Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego i tak może na początek malutkie ogłoszenie. Tutaj gdzieś w rogu ekranu i link będziecie też mieli w opisie, bo w niedzielę wrzuciłem wieczorem Tech Talk, taki chciałbym powiedzieć mini poradnik, ale to jest dosyć rozbudowany poradnik o tym, jak poradzić sobie z zakupem nowego roweru górskiego w sklepie. I to jest taki poradnik bardziej kierowany dla tych, którzy będą to robili może gdzieś tam pierwszy raz, a może po prostu nie są tak bardzo doświadczeni. Więc jeśli macie takich znajomych albo sami się spodziewacie kupna rowerów w najbliższym czasie, to polecam wam tam zajrzeć, bo może tam być coś dla was przydatnego albo właśnie dla waszych znajomych. Także śmiało udostępniajcie ten materiał, będzie mi bardzo miło. No a teraz już wracamy do newsów kolarskich, no bo mamy wtorek, więc czas na program cykliczny. No i co, zaczniemy sobie może od tego, że firma RCS Sport, która organizuje m.in. takie wyścigi jak Milan Sanremo, jak Strade Bianche, czy Tirreno Adriatico, no zauważa to, że we Włoszech mamy dosyć duże ognisko koronawirusa i że może być ciężko z rozegraniem tych wyścigów, natomiast mówią, że będą robili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić jak najlepsze warunki wszystkim, którzy będą brali udział w tych wyścigach, no i że postarają się te wyścigi rozegrać. Natomiast tak zakulisowo wydaje mi się, że już powoli wydaje się być troszkę chyba przesądzone to, że możemy o tym wiosennym ściganiu zapomnieć, tak mi się wydaje, to jest moja opinia. No bo z dnia na dzień, jeśli ktoś obserwuje wyniki statystyki właśnie tych zachorowań we Włoszech, to rośnie i rośnie i prawdopodobnie trochę nam tutaj tą Europę, ten koronawirusik też niedługo pożre. No, ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko uda się tą chorobę przepędzić z Europy, a z Włoch szczególnie, i wyścigi kolarskie na tym nie ucierpią. Rozegrano w końcu ostatni z cykli Salamina Epic Cup wyścig i był to wyścig XCO kategorii C1, w którym już nie startował Bartek Bawak, ale startowała Paula Gorycka i zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce i wydaje mi się, że chyba ogólnie tam zgarnęła 30 punktów w klasyfikacji UCI, więc znowu parę punktów na plus do rankingu olimpijskiego dla Polski, co jest no, bardzo dobrą wiadomością. Natomiast w ten weekend chyba najważniejszym wyścigiem był wyścig Copa Catalana, oczywiście w Hiszpanii, czy bardziej w sumie w Katalonii, to oczywiście zależy od tego, jak kto lokalnie to rozpatruje. To był wyścig w Banyoles, o ile dobrze mówię. No i tam były oczywiście różne wyścigi, było bardzo dużo startujących, ale dwa najważniejsze wyścigi to oczywiście wyścig elity kobiet i elity mężczyzn. Zarówno w jednym, jak i w drugim wyścigu startowali zawodnicy Volkswagen samochody dostawcze MTB Team. W wyścigu kobiet Aleksandra Podgórska zajęła dalsze miejsce, tak samo Marek Konwa, jak i Filip Helta. Stracili tam dosyć dużo minut do zwycięzcy, no ale to był naprawdę bardzo ciężki wyścig, tam było bardzo dużo startujących, więc jakby no nie przesądzajmy tutaj formy naszych zawodników po tym, jakie zajęli miejsca w tym wyścigu, jakie mieli straty, bo to wszystko jeszcze jest początek sezonu i to znaczy może nie chodzi nawet, że to jest początek sezonu, po prostu no tam jest bardzo mocny wyścig i bardzo trudno tam jest się przebić. Więc tak naprawdę fajnie, że na początku sezonu, gdzieś tam po okresie przygotowawczym ci zawodnicy startowali tak ambitnie, no bo to jest ambitne podejście, bo to jest po prostu silna, mocna obsada. A na porządku, jeśli chodzi o klasyfikację w tym wyścigu kobiet, to pierwsza była Evie Richards, druga była Hayley Button, a na trzecim miejscu przyjechała Annie Last. A jeśli chodzi o wyścig mężczyzn, to pierwszy przyjechał Henrique Avancini, czyli Brazylijczyk. Na drugim miejscu był Wiktor Korecki, a trzecie miejsce zajął Jordan Saru. No i jeśli chodzi o wtorkowe wiadomości, to byłoby wszystko ode mnie. Widzimy się oczywiście w piątek wieczorem. No i prawdopodobnie w niedzielę się też zobaczymy. Jeśli miałyby być jakieś zmiany co do Tech Talku lub pogadanki kolarskiej, to dam wam jeszcze w piątek znać, bo może być z tym różnie. A tymczasem dzięki wam serdecznie za uwagę. Jeśli chcecie, to oczywiście lajki, subskrypcje, to będzie dla mnie bardzo miłe. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!